Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, drogie siostry, drodzy bracia, w Jezusie Chrystusie, w niedzielny poranek 2 stycznia 2022 roku. I u progu tego nowego roku pragnę tą drogą przekazać Wam wszystkim tego, by łaskawy Bóg zmotywował nas wszystkich, byśmy mogli realizować swoje plany, zamierzenia, byśmy także potrafili odnajdywać się za każdym razem w Jego woli wobec nas i by te słowa modlitwy, które wypowiadamy, bądź wola Twoja, by rzeczywiście były głosem naszego serca, a nie tylko formułą, którą recytujemy jak dzieci na jasełkach, swoje wierszyki. Życzę nam Bożego błogosławieństwa na cały ten nowy, rozpoczynający się właśnie rok. A Słowo Boże, które wyznaczone jest z Biblią na co dzień, na właśnie ten dzisiejszy poranek niedzielny, to dwa wersety. Pierwszy zaczerpnięty jest z 5 Księgi Mojżeszowej, z 32 rozdziału, 39 werset. Drugi zaś z listu apostoła Pawła do Rzymian, z 14 rozdziału, 8 werset. Chcimy wspólnie wsłuchać się w to Boże Słowo. Patrzcie teraz, że to ja. Ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem. Ja ranię i leczę. I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Zaś jako słowo, które nawiązuje do tych wersetów biblijnych, podany jest werset pieśni numer 819 z naszych śpiewników autorstwa Gerharda Terstegena. Posiadać Ciebie chcę na zawsze, bo jakże żyć bez Ciebie mam. Nie Twoje dary najłaskawszy, Ty moim celem jesteś sam, bo w Tobie, Chryste, szczęście wieczne i ukojenie ostateczne. Drodzy, króciutko do tych słów może z Księgi Mojżeszowej, 5 Księgi Mojżeszowej. Te słowa padają wtedy, kiedy Izraelici już oddali, widzą ziemię obiecaną. Tą, do której zmierzali po niewoli, po ucieczce z Egiptu. A tymczasem Bóg daje słowa, które byśmy mogli w pewien sposób odczuć jako bardzo surowe, jednoznaczne. I może tak właśnie powinniśmy je odczuć. Patrzcie teraz, że to ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, ja ranię i leczę i z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. Ale może powagę tych słów warto potraktować trochę inaczej. Nie w kategoriach jakiegoś lęku, ale może bardziej w kategoriach Bożego prowadzenia. Tego, że Bóg zawsze jest przy nas i przecież teraz, nawet kiedy rozpoczynamy ten nowy rok, taka świadomość tego, że Bóg będzie nam towarzyszył w naszej wędrówce przez kolejny rok, poprzez nasze różne wyzwania, obowiązki, poprzez nasze radości, ale także nasze doliny cienia. Warto mieć świadomość, że Bóg jest z nami, ale to, co ten werset sugeruje, to nie tylko to, że Bóg ma w swoich dłoniach swój naród wybrany, ale także ten naród wybrany później jest przez to jakby zmotywowany do tego, by pełnić tą służbę miłości, pełnić to, co jest obowiązkiem każdego wierzącego, by na tą miłość Boga, na Jego wierność odpowiadać również miłością do Niego, wiernością ku Niemu, ale także miłością ku drugiemu człowiekowi. I tego pragnę nam wszystkim życzyć w tym nowym roku dalej, byśmy tą miłość Boga doświadczali i potrafili nieść ją z radością w świat. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego.